here comes the two to the three. Witam wszystkich na moim kanale. Siejemy dzisiaj nawozy saletrę amonową na jęczmień przężyto w dawce 300 kg na hektar. Jest 16 marca. Ziemia jeszcze trochę mokra, ale kolej nie robi, więc jest dobrze. Godzina 17:40. Tak, tata nie chciał rano jechać, żeby jeszcze trochę przeschło. Dzisiaj ładna pogoda była, więc ziemia przeschła. Pomimo, że wczoraj popadało, przedwczoraj też popadało. I tak jest. Resztę chyba dopowiem, jak będziemy ładować kolejny rozsiewacz. Ale nie wiem, czy dzisiaj, bo tata musi jeszcze gdzieś jechać z bratem i nie wiadomo, czy się wyrobi, bo tu na te pole jakoś trzy rozsiewacze pójdą, bo tu od stoga tam aż do samego lasu jeden, później tu drugi i tam od miedzy trzeci. I trochę to zajmie, zanim stąd dojedzie tam aż za las i wróci z powrotem, żeby się załadować. Plan był na początku taki, żeby załadować na Kubotę worki, na przyczepę, zaciągnąć Kubotą za las i tak to miało wyglądać. No i tak jak mówię, więcej dopowiem, jak będziemy kolejny rozsiewacz ładowali, więc widzimy się za chwilę. No i mamy kolejny dzień. Wczoraj już nie zdążyliśmy rozsiać. Dzisiaj, tak jak mówiłem, ładujemy na przyczepę. Ładujemy na przyczepę i jedziemy na pole. Aha, noża. No tak jak widzicie, do rozsiewacza trzy big bagi wchodzą bez problemu. Siejemy saletrę amonową 34%. A my idziemy na razie zrobić oprzęt i po oprzęcie jedziemy siać. No to jestem w drodze na pole. Wziąłem jeszcze widły i przy okazji podrzucę kupę obornika, bo na tym polu tata rozsiewa. On już w sumie dojechał pewnie do końca, ale i czeka na mnie, ale muszę jechać powoli, bo nierówna droga, dziury są i mało, że przyczepa mi się przechyla, to jeszcze worki mi latają na przyczepie, na prawo i lewo, więc żeby nie pogubić, to jadę całą drogę praktycznie 5-6 na godzinę. Tu trochę szybciej jadę, bo jest równiej, a tak to na wolno trzeba jechać z tym. O Boże, tu są te dziury wielkie. Jedź. Dobra, przeszło. Jeszcze tylko jedna dziura większa i za lasem już jest pole. No to już dojechałem. Nie wiem, jak tata teraz będzie chciał się ustawić. No. Dwa. Zaraz wam udało.
Dobra, ja nie będę przedłużał. Podwalę obornik i tata przyjedzie, to jeszcze ponagrywam z nawozów. Więc widzimy się za chwilę. No to tata już przyjechał. Teraz ładujemy jeden worek. No i dzisiaj powinniśmy raczej skończyć tu siać. Znaczy tu, no w ogóle. Jeszcze dwa? Aha. Że dwa mam już przygotować. Najwidoczniej zabrakło chyba na tamto pole. A nie, tato tu sieje. To nie wiem czemu jednego załadował. I wysiewa to. A nie od razu trzech. Czy mi się uda tak to nabić? Powinno się udać. O. Na razie on zostawię tutaj tak, bo nie wiem dokąd tata jedzie i jak będzie chciał się ustawić. Obornik podwaliłem. Cztery worki jeszcze do wysiania na dzisiaj, tak jak mówię. Powinniśmy dzisiaj wszystko do końca rozsiać i będzie spokój. I jutro chyba będzie bronowanie pod te, po talerzówce, pod buraki. Później orka i buraki będziemy siali za niedługo. I tak to wygląda. Tata już wrócił. Ładujemy kolejne dwa. I teraz chyba pojedzie tam dalej na pole. Bo się tak ustawił, więc tak się domyślam. Upakuj te worki. Ja polegam na to, że weź te dwa worki nisko na ziemi. Tylko mało tą koleją, bo tam do góry będzie musiał kawał dojechać. Jak te pole jedne jest ten, bo ja nie przyjadę na pewno. A całego nie wsadzimy, możemy nie wsadzić. I obydwa zabierz. Najwyżej, bo jeszcze mamy tu przejechać raz i tam do domu, do działek musimy jeszcze to całe z góry przejechać, powinno starczyć. A te worki puste mają powrzucać i te załaduj, pomału sobie jedź tam za nami tą koleją, nie? Las, tak jak lasy prawie będzie musiał dojechać, bo dopiero pojadę jedną stronę, tylko będę siał. A jak las się kończy, czy tutaj jak zaczyna? Jak las się tu zaczyna, czy jak tam się kończy? Na dłonie, jak daleko do jadłem, nie? Dobra. Dobra, zapakuję te wory. I lecę z tymi dwoma tam. No ja już przyjechałem tu. I muszę zawrócić, nie wiem. Tata pokazał, że mam zawrócić. To zawracam, jadę za nim. Normalnie oporowo. Big bugi same latają za rozsiewaczem po polu. Takiego czegoś to jeszcze nie było. Kurde, drzwi nie mam domkniętych. Teraz mam. Piętnaście na godzinę tata leci. Albo 14, bo go doganią. No tak, 14 na godzinę. No to pierwsza akcja taka u nas, że z big bagami latam za tatą, jak mu się skończy.
No i tak se jeżdżę, nie? Tak mi godziny lecą. Dobra, nie będę przedłużał. O kurde, chciałem właśnie kończyć, a właśnie tata się zatrzymał. Dzieje się. Ale akcja, nie? Big bugi same latają za rozsiewaczem. No. Ciekawe, czy gdzieś jeszcze taki opór jest. I znowu mnie zamknął. Za tobą jechać, nie? E? Za tobą jechać, nie? No tu jechać, no tak. No ściąga mnie. No ona jeszcze tak krzywo jakoś idzie, nie chce, nie idzie no, prosto. No to drugi płytę. No ale przestawiałem już dwa razy i cały czas jej uciekają. Dobra. Jeszcze raz mogę. I kto tu prosto nie jedzie? Jak patrzę za siebie, to jadę prosto. A trochę dalej jak się stanie, to jest krzywo, ale i tak prosto. Krzywo to też prosto. Nie wiem o co chodzi. No, to koniec roboty. Tata jeszcze jedzie tutaj wysiać do końca jedno pole. Ja już wracam do domu. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, to jeszcze odpowiem na nie. Związane tutaj z siewem nawozów. Także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.